Nazywam się Michał Budzyński. I tak. Wyjątkowo nie będę mówił o sobie dzisiaj dużo. Ale jedną rzecz muszę powiedzieć. Nie to, że obliguje mnie umowa do tego czy coś. Mówię to z dobroci serca. Bo pracuję aktualnie w takiej firmie, która się nazywa IT Imagination i ona dzisiaj sponsoruje ten event. I tam z tyłu siedzi Ania. Ania, pomachaj. Tak, i jakbyście chcieli zrobić coś ze swoim życiem ciekawszego niż robicie teraz, to Ania wam pomoże, bo zajmuje się rekrutacją u nas. I płaci za wasze piwo dzisiaj. Albo wodę. Tak. Ogólnie, no dobra, jeszcze trochę o sobie powiem, bo lubię. To robię gry czasem. Nie robię tego nigdy zawodowo za bardzo, ale w wolnych chwilach robię, jak nie gry, to coś związanego z grami czasem. Czasem bliżej, czasem dalej. I ktoś był na mojej jakiejkolwiek prezentacji o grach kiedykolwiek w życiu? Rękę do góry poproszę. No kurwa, ty wiem, że byłeś, to co nie podnosisz? Dobra. Nieważne. Okej. Dobrze, to opowiem wam dzisiaj o tym, dlaczego nigdy nie powinniście pisać silnika do gier. Znaczy, nie to, że nie powinniście, ale dlaczego to jest zła droga ogólnie. I czym w ogóle jest silnik do... No i tam trochę historii będzie nawet. Więc na początku... A, tu miałem dać obrazek. Dobra, nieważne. Więc każdy... każdy game developer jak... Inaczej, każdy dzieciak, który chce zrobić grę w życiu, przechodzi przez dwa etapy początkowe, które są straszne. Może inaczej, nie przechodzi przez dwa etapy, tylko ten początkowy game developer, który jeszcze nie napisał gry, ale już coś tam programował i bardzo chciałby napisać grę, wpada do jednego z dwóch kubeczków. Jeden z tych kubeczków nazywa się jako pierwszą moją grę zrobię zajebistego RPGa, bo mam taką historię do opowiedzenia, że wszyscy się zesrają, i będę po prostu spał na hajsie do końca życia. Wiecie, czym jest warsztat GD, taka strona internetowa? Warsztat to jest takie forum dla twórców gier, które ja odkryłem pierwszy raz jakoś, nie wiem, z 15 lat temu pewnie. I tam jeszcze jak nikt nie myślał o tym, że gry można robić i w JavaScriptie, to tam powiedzmy stamtąd czerpałem głównie wiedzę. I dzisiaj trochę odświeżyłem sobie to forum. I tutaj będzie pewnie średnio widać, ale a nie, nawet widać. To są takie przykładowe wycinki, jak widać, z lat 2009-2010. Nie umiesz robić gier, a zaczynasz od RPG w 3D. Właśnie piszę scenariusz do gry, który mam zamiast wysłać do EA. Jeśli to twoja pierwsza gra, napisz Tetrisa, a nie RPG-a i tak dalej. Bo wiadomo, że takich... Po prostu wpisałem w Google site dwukropek warsztat GD RPG i tego było mnóstwo. A drugi taki kubeczek, do którego wpadają ci młodzi game developerzy, jest taki... Podejrzewam, że ich, znaczy nie tyle podejrzewam, co wiem, bo byłem akurat w tym drugim kubeczku. Ich styl myślenia, droga, którą podążają, jest taka. Napiszę grę od zera. Bo jak skorzystam z gotowych rozwiązań, no to nie będzie moja gra. Tak? Więc jak chcę napisać grę od zera, to co powinienem napisać najpierw? Silnik. No i właśnie zawsze takich tematów, jak... site dwukropek warsztat GD, własny silnik, też daje mnóstwo efektów. I pierwszy post tutaj, zależy co lubisz robić, robić gry czy robić silniki. Był kluczowy, kiedy, znaczy no dobra, nie był, bo to jest akurat 2015 rok, ale co drugi post na tym forum ma taki sam wydźwięk. Więc generalnie robiąc silnik, wkładasz taki effort w odkrywanie koła na nowo, i w robienie tego, co ktoś już wcześniej zrobił, że nie starczy ci pędu do tego, żeby napisać grę. Najczęściej. Zdarzają się wyjątki, ale ludzie też wygrywają w lotto, prawda? Więc takim przekazem, który będzie płynął dzisiaj z tej prezentacji, będzie to, żeby w końcu pisać gry. Ten meetup nie nazywa się Game Engine Dev.js, tylko Game Dev.js. Silniki już są, frameworki już są, narzędzia są. Trzeba wziąć te narzędzia i ubrać je w historię, ubrać je w grafikę, ubrać je w muzykę i różne inne rzeczy. Ale powolutku, nie od początku byłem taki mądry. Właśnie, przede wszystkim, czy prawdziwe gry są pisane na gotowych silnikach?
No i tu mamy taką fajną stronę na Wikipedii. List of game... Nie, kurwa, nie. Ale... się zamotałem we własnym syfie. O! I dobrze. I tutaj jest taka strona na Wikipedii, której opisują... Jak się nazywa silnik? W czym? I co ciekawego w nim napisano? I jak widzimy, w różnych silnikach gotowych napisano mnóstwo gier. Ta gra List to jest w ogóle w każdym języku napisana. Nie, to taki żarcik, bo jak się tu kliknie, to ta lista jest jeszcze dłuższa, nie? No więc jak widzicie... Każda gra tak naprawdę, o której słyszeliście w życiu, może o Neverwinter Nights na przykład, została napisana w czymś. Nikt tego nie pisał od zera. A dlaczego nikt tego nie pisał od zera? Bo chcieli napisać grę. I z komercyjnego punktu widzenia, skoro jest już narzędzie, które robi dokładnie to, czego potrzebujesz, to po co dublować pracę? I tych silników jest naprawdę już od groma. Ktoś z ludzi, którzy są nawet tutaj na widowni, nie będę pokazywał palcem na ciebie, Kacper, ale kiedyś... nie wiem, na Slavic Game Jam był w listopadzie i pamiętam, mieliśmy taki dialog z... Słucham? W lipcu, a też na L, dlatego się pomyliłem. I... bo czytam notatki teraz, które zrobiłem po prostu w głowie. Tak, w lipcu był Slavic Game Jam i nasz zespół robił grę w Unity. Zespół, w którym był Kacper, robił grę w, nie wiem, w JavaScriptie, w czymś, nie... No dobra, ostatecznie może nawet w jakimś A-frame'ie, w JavaScriptie się nie robi gier, nieważne. I pamiętam, powiedziałeś coś takiego wtedy, że jak piszesz grę w Unity, to nie jest tak naprawdę twoja gra. Tak powiedziałeś. I nie jest to prawda. Ale dobrze, dojdziemy do tego, spokojnie, dojdziemy do tego. Troszkę historii. Pozwólcie, że się troszkę rozodzieję, bo jest gorąco. Dobrze. Więc tak. Przed rokiem 2010 gier w JavaScriptie za bardzo nie było. Był taki gość, który nazywał się Scott Porter. On napisał grę, która nazywała się... silnik do... Kurwa. Bibliotekę do gier, która nazywała się GameLeap. I razem z takim drugim gościem, który nazywał się Ben Silby, w latach 99-2002 napisali mnóstwo fajnych gier, które wtedy nie nazywały się JavaScriptowe, tylko nazywały się DHTMLowe. I bo D, czyli Dynamic, prawda? Wiemy, DHTML to jest wtedy, kiedy odpalasz coś w Internet Explorerze i on cię pyta, czy na pewno wiesz, co robisz, nie? I o dziwo, do dzisiaj wisi ich strona, gdzie są ich gry, które, tu jest taka jedna archeologu moja ulubiona, o ta, które, one działają normalnie, przy niektórych grach jest adnotacja, this game works only in Internet Explorer, no, don't try it on Netscape, nie? Coś w tym stylu. Tak, to jest gra z 2004, czyli w miarę new school. I co tu się dzieje? Tu jest Indiana Jones na dole, który wspina się takim fajnym sznurkiem, zbiera monety, co jakiś czas pojawiają się gdzieś jakieś łby, o takie jak ten tu, jakiś Anubis, nie wiem, nie studiowałem historii. Nie, nie. No i chuj, dobra. Te gry działają, jest ich mnóstwo fajnych. I tak naprawdę w momencie, w którym pierwszy raz chciałem napisać grę w JavaScriptie, to było wszystko, co było w internecie na ten temat. To była ta strona, to była w ogóle ten człowiek, Scott Porter, napisał w ogóle multiplayerową grę w JavaScriptie. Cześć Stasiu, nie widziałem, kiedy wszedłeś. Napisał w ogóle multiplayerową grę, czy... Billard, o. I z tym, że nie było wtedy jeszcze XHR, Ajax miał się pojawić dopiero za 7 lat, o websocketach nikt jeszcze wtedy nie marzył, Flash był w powijakach i cała ta, ten multiplayerowy bilard, Boże, zapominam tę nazwę w końcu ciągle. Bilard polegał na tym, że on w momencie, w którym jeden gracz robił akcję, to on pytał serwer o obrazek o określonej wielkości, o określonej nazwie, i na podstawie tej nazwy na serwerze rozkodowywał, co to była za akcja, bo tworzył po prostu nowy domowy element obrazka i jako SRC wrzucał jakąś nazwę, przechwytywał to na serwerze i zwracał obrazek o określonej wielkości, dzięki temu wiedział, jaka była odpowiedź drugiego gracza w tym momencie.
tak strasznie chore, ale działało podobno. Tak, więc tak to było kiedyś. Potem w okolicach roku 2010-2011 no Canvas już był na każdej przeglądarce od mniej więcej 2007 roku, jeśli dobrze pamiętam. Powoli niektóre przeglądarki wspierały animację CSS i takim ruchem, który wtedy był na fali, był właśnie ruch Micro.js. Kojarzycie w ogóle to? O kurczę, się czuję stary teraz. Chodziło o to, że wtedy każda praktycznie strona internetowa miała jQuery, Mutulsa, prototypa albo cokolwiek z tego. I większość z tych stron internetowych używało jQuery po to, że był plugin do jQuery, który wyświetlał ładny lightboxową galerię, nie? A na przykład jak był już plugin w prototypie do wyświetlania rozwijanego menu, no to na tej stronie było i jQuery, i prototype, i Mutools, i wszystko naraz. I Micro.js to była taka inicjatywa mikrobibliotek, których każda robiła tylko jedną rzecz i żadna nie mogła mieć więcej niż 5 kilobajtów. No. I można było tam zgłaszać swoje biblioteki do robienia czegoś, czyli na przykład jak już chciałeś Lightboxa w tym momencie zaimplementować na swojej stronie, to nie musiałeś zasysać 400 kilobajtów biblioteki do tego jeszcze pluginu, który miał 90, tylko po prostu 5-kilobajtowy skrypt i tak. I na fali tych trzech ruchów porwałem się na przełomie roku 2010 i 2011 na to, żeby napisać własny silnik do gier. Mibu to wcale nie znaczy Michał Budzyński, ale w tej w ogóle chyba jeszcze dokumentacja działa, o ile się nie ma, działa. Tak, więc oczywiście Mibu był trochę już wyprzedzał swoje czasy, bo działał tylko w Internet Explorerze 7. Stwierdziłem, że trzeba skończyć z tym wspieraniem szóstki, bo nigdy nie dojdziemy nigdzie za daleko i tak dalej. Taką rzeczą, z której byłem trochę dumny tutaj było to, że silnik miał dwa renderery, można było tę samą grę wyrenderować albo na kanwasie, albo używając animacji CSS, albo w ogóle takiego czystego CSS-a, gdzie się zmieniało wszystko, miało position absolute i zmieniało się tylko top i left, ale działało wszystko. Tak, i cały silnik miał, z tego co pamiętam, około 2,5 kilobajta, więc wpisywał się jak najbardziej w to Micro.js. Dużo branżowych blogerów pisało o tym, takich najwyższej rangi, jak na przykład Andrzej Mazur. I w tamtych czasach, kiedy to jest wpis? Maj 2011. No to już tak, to był już schyłek tego mniej więcej. To jest w ogóle strasznie śmieszne, bo dzisiaj, zawsze jak robię prezentację na GameDev.js, to googlam siebie albo swoje rzeczy, bo potrzebuję screena jakiegoś ciekawego i znajduję takie rzeczy, które w życiu bym nie uwierzył. 10 najlepszych frameworków javascriptowych 2013 roku. Odpalamy link i widzimy, że tak. YUI, Mutools, MochiKit, czymkolwiek jest, Prototype, Cooks Duo, o którym już pewnie nikt nie pamięta dzisiaj, Dojo, jQuery, Mibu. Nie mam pojęcia, a jeszcze GWT i jakiś Snack.js. Nie mam pojęcia w ogóle, co to jest za strona. Dzisiaj to znalazłem. Nie, nikomu nie płaciłem. Tak. W Mibu powstało około 30 gier, z tego co pamiętam. Między innymi Andrzej Mazur stworzył grę, w której latało się rakietą i łapało balony, co ma mega sens. Ale z tego popraw mnie, jeśli mówię źle, ale to była pierwsza javascriptowa gra na Kongregate. Kongregate akceptowało tylko i wyłącznie gry flashowe do czasu, kiedy Andrzej nie pokazał im tego. Więc tak. A, i jeszcze oprócz tego, jak byłeś dobry w Mibu, to dzisiaj znalazłem, to na stronie freelancer.com znalazłem ogłoszenie "We're not looking for a flash game. No libraries, please, with the exception of following Mibu Game Library." Tak. Niestety przespałem ten moment, kiedy to się działo i... Co tu się kurczę? O, dobra. Tak. Oczywiście miałem już swój silnik wtedy. Byłem dumnym posiadaczem silnika.
tak naprawdę wszystkie te silniki, z których korzystamy dzisiaj, no to wtedy jeszcze nie były nawet w planach. Popraw mnie, Andrzej, jeśli źle mówię, ale chyba Phaser w 2012 roku na OnGame Starcie miał premierę, jeśli dobrze pamiętam, czyli ponad 2 lata później. 3JS tu miało 16 commitów w repozytorium w momencie, w którym mi już miało release i tak dalej. O Babilonie jeszcze nikt nie słyszał. No więc stwierdziłem, dobra, mam już silnik do gier, to teraz już każda gra to jest z górki w tym momencie, bo już mam zajebisty silnik i nie trzepię RPGa. Ale niestety mądrzejsi ludzie zobaczyłem, życie nauczyło, że jednak nie każdy, życie nauczyło, że narzędzia trzeba dobierać jednak do pracy, którą chcesz nimi wykonać. No i na przykład taki człowiek, Michał Budzyński, powiedział w 2012 roku, żeby nie wynajdywać koła na nowo i nie pisać swoich silników. To już było po premierze MIBU, kiedy okazało się, że on się do niczego nie nadaje i że nadawał się do tych 2 gier, które sam w nim zrobiłem i do tych 20, do tej jednej, co zrobił Andrzej i do tych 27 pozostałych. Tak, więc zrobiłem takiego toka o tym, że to jest generalnie bzdura pisać swój silnik 5 lat temu i potem jeszcze taki człowiek, Michał Budzyński, rok później mówił, żeby używać tylko narzędzi, które już zostały przetestowane w prawdziwym życiu, a nie pisać swoje od nowa, bo wtedy nie zrobicie gry. Taki człowiek, Michał Budzyński, powiedział na jednej z konferencji rok później, że czy naprawdę chcesz pisać silnik, a nie grę? I jeszcze znalazłem takiego fajnego toka od gościa, który powiedział, że miesiąc po tym, jak wyszło mi, że już nie ma miejsca na rynku na nowy JavaScriptowy silnik do gier. No więc nauczony tą całą mądrością, która płynęła z tych wszystkich prezentacji, które w tamtym roku w miarę dobrze znałem, oczywiście stwierdziłem, że wszystko już wiem. Recepta jest prosta. Nigdy więcej nie pisać swojego silnika do gier. Jak historia nas uczy, z takich rzeczy nie wynika, szybko się o takich rzeczach zapomina. No więc potem przyszedł czas GitHub Game Off w zeszłym roku w listopadzie i w maju w tym roku Game Dev JS Jamu. I obydwie gry, które robiłem albo uczestniczyłem w robieniu ich na te obydwa konkursy, były w pełni w 3D. I miały jeden wspólny mianownik, przez który były po prostu słabe. I tym wspólnym mianownikiem było 3JS. To jest industry standard, jeśli chodzi o dzisiaj, o dzisiejszy rendering WebGL-a. Czy ktoś kiedykolwiek korzystał z czegoś w 3D, co nie jest napisane na 3JS? A-Frame ma pod spodem 3JS, biblioteka, jak to się nazywa? RJS. RJS ma pod spodem A-Frame'a, czyli ma pod spodem 3JS-a. Wszystkie silniki tak naprawdę, które mamy dzisiaj na rynku do renderowania WebGL-a używają 3JS-a. Oprócz może Babilona, który sam w sobie, to jest temat na oddzielnego toka, ale nie nadaje się do... No, współczuję. W każdym razie, dlaczego 3JS jest słabe do pisania gier? Dlatego, że to nie jest silnik do gier. To jest renderer do grafiki. Jak masz do zrobienia wykres, czy musisz zrobić aplikację, która jest eksplorerem do modeli, to jest super. Ładujesz sobie model i nara. Mam nadzieję, że mam to na kolejnym, a nie mam tego na kolejnym. A może i będę miał. Dobra. Więc będziemy teraz improwizować, bo slajdy mi się chyba trochę pomieszali, ale nieważne. Potem w połowie sierpnia co roku, jak wiemy, jeden z branżowych blogerów javascriptowych organizuje taki konkurs, gdzie trzeba napisać grę w 13 kilobajtach. Super, nie? No więc stwierdziłem, że skoro w tym roku pisałem same gry 3D, no to jedziemy w 3D. No więc na początku robimy prototyp w 3JS-ie albo w Babilonie. 3JS 400 kilo. Sam renderer. Zminifikowany. No nie, nie pyknie. Babilon mniej więcej to samo.
No ale dobrze, prototyp powiedzmy można zbudować na tym, a potem, co zrobić potem? Więc takim pomysłem było po prostu to, żeby rozebrać tego 3JS-a na kawałki i zostawić tylko to, z czego korzystamy. Tak, te trzy kropki znaczą, się nie udało. Bo effort, który trzeba by włożyć w to, żeby rozebrać ten silnik na części i złożyć z powrotem tak, żeby był używalny w rozsądnej wielkości, można by było włożyć w napisanie własnego silnika do gier. Na początku byłem trochę sceptyczny, na szczęście miałem Stanisława, który będzie pewnie dzisiaj robił showcase tej gry, nad którą właśnie pracowaliśmy i do której... Będzie czy nie będzie? Będzie, no. Nad którą pracowaliśmy, więc postanowiłem, na początku to był taki side project, którym pracowałem już mniej więcej od marca i właśnie przez ostatnie kilka miesięcy pracowałem razem ze Stachem. I tak narodził się Servus. Servus to po łacinie jeleń. A tu jest jeleń. A, czujecie to? Dobra. I teraz wam pokażę trochę, co z tego silnika wyszło, bo oczywiście napisaliśmy od zera silnik do WebGL-a, taki już typowo growy silnik. On na razie jest dosyć biedny, ale no gra, którą napisaliśmy, tak naprawdę jedyna w miarę ukończona gra, którą napisaliśmy przy jego pomocy, zajęła 6. miejsce na 254 gry w konkursie Andrzeja. Więc teraz tak, takim korem silnika przede wszystkim chodziło nam o to, żeby to, czego nie używamy w danej grze, nie znalazło się w końcowym buildzie, czego nie ma w żadnym rozsądnym silniku do gier, żeby ładnie się to minifikowało. No i powiedzmy, od taki core gry obsługuje jeszcze, obsługuje freelooka myszkowego, obsługuje sterowanie kamerą przy pomocy kursorów, jakieś tam game loopa, eventy i tak dalej. Zaraz będę to pokazywał, będzie live coding, który jak wiemy nigdy nie działa na prezentacjach, ale będę się bardzo starał, w razie czego mam wszystko na GitHubie pokomitowane po lokalnych branchach. Tak, no więc taką główną ideą, tak szczerze mówiąc, przymierzałem się wielokrotnie do tego, żeby napisać silnik do gier, który działa w takiej metodyce entity component, czyli wszystko w grze jest encją, tak? Entity to jest encja, nie wiem, bytem. Wszystko, czyli sama gra, kamera, wszystkie animowane rzeczy, wszystkie światła, wszystko jest po prostu entity. I entity tak naprawdę nie są niczym, bo są po prostu pustym, tak jakby zbiorniczkiem na komponenty. I dopiero komponent definiuje, czym jest dany element. Czyli na przykład jeśli... no może to już pokażę, kurczę, jakiś kod, bo to tak... Widać cokolwiek? Tak? Z tyłu też widać? Co? Dobra, więc tak. Muszę pokazywać. Mamy silnik. Silnik ma core. I przy pomocy takich importów po prostu ECMAScriptowych bierzemy z silnika tylko i wyłącznie to, z czego będziemy korzystać. Dlatego w końcowym buildzie nic innego się nie znajdzie. Znaczy wiadomo, potrzebujemy głównego obiektu game, który obsługuje input, obsługuje game loopa i tak dalej. Box to jest jeden z kształtów, które są, no to powinno się nazywać cube, ale nieważne. Jeden z kształtów, które są już predefiniowane. W materiałach mamy fong material, czyli po prostu materiał, który jest w jakiś sposób gra ze światłem. No i mamy komponenty. Komponenty to jest na przykład transform, render move. Kto kiedykolwiek pisał cokolwiek w Unity? No dobrze, więc wiemy, że na przykład komponent transform, tak jak komponent transform w Unity, to jest jakby... Przedstawienie, to są wymiary danego obiektu, jego pozycja, rotacja, skala, tak dalej. Komponent render odpowiada za to, żeby dana encja się po prostu wyrenderowała.
No bo niektórych na przykład nie chcemy renderować, jak nie wiem, światło na przykład, nie? Albo kamera, albo jakiś trigger, który tylko i wyłącznie jest po to, żeby liczyć kolizję z nim, prawda? Takie rzeczy nie muszą się renderować. I komponent move, akurat w tym przypadku, który tutaj zaraz pokażę, jest odpowiedzialny za poruszanie danego komponentu, czyli przyjmuje wszystkie inputy od myszki i klawiatury. Tak, dobrze. No i teraz tak, dalej, tworzymy sobie nowy materiał, no i tam tutaj to wszystko to jest jeszcze wersja, szczerze mówiąc nie pamiętam, która to jest wersja, silnika, ale tak, 0.26, czyli jeszcze całe API prawdopodobnie będzie się wielokrotnie zmieniać. W każdym razie idea jest taka, że optymalizacja, którą napisaliśmy dla shaderów tutaj, tworzy materiały tylko i wyłącznie takie, jakie powinny być. Czyli jeśli dany materiał nie obsługuje czegoś, to po prostu w shaderze tego nie ma, czyli nie ma żadnych ifów, które się dzieją na GPU i tak dalej. Ale to dobra, zaraz do tego dojdziemy. Więc tak, tutaj tworzymy nową grę, Object Game, to chyba wszystko się tłumaczy samo. I tak samo jak w Unity, bierzemy po prostu get component i rodzaj komponentu. Tutaj to nie jest string, tylko to jest po prostu obiekt, po to, żeby to się lepiej minifikowało, bo potem jakiś minifier zrobi z tego po prostu a jakby to był string, no to pewnie musiałby zostać stringiem. No tak, no i tutaj potem na przykład komponent move jest keyboard control, komponent mouse jest keyboard control, robimy sobie nowego cuba, zmieniamy jego transformowi pozycję, jego render dostaje jakiś materiał, kolor, cała filozofia. To wszystko, więc jak to wygląda może? Tada! No dobra, możemy sobie ruszać myszką, zgubiłem go, o jest. Możemy się poruszać góra-dół. Cube jest z materiału, który jest wrażliwy na światło, więc widzimy, że z jednej strony jest ciemniejszy niż z drugiej, prawda? Tak. No i to mniej więcej... to o to mniej więcej chodziło z encjami i komponentami. To? Ta gra? Znaczy to ten cube po prostu? Aha, nie mam tutaj ten. To nie pokażę ci. Zaraz może mogę po toku sprawdzić. Ale ogólnie cały silnik, żeby ci nie skłamać. Aha, no przed chwilą to na górze odpalałem. No dobra, cały silnik ma 5,5 kilobajta, ale to jest wszystko. W sensie wszystkie rzeczy, które zaraz będę pokazywał, tam są i raczej gry. No, nasza gra nie korzystała z wszystkich rzeczy, więc. Dobra, więc tak, z takich shape'ów predefiniowanych mamy jeszcze na przykład sferę, po prostu kulkę. Aha. Dobra, która oczywiście wygląda dokładnie tak, jest kulką. Musicie sobie to wyobrazić, ale jest kulką. Tak. Tak, no to o to chodzi. No, no i zaraz jak Stachu będzie pokazywał grę, to wtedy to będzie miało więcej sensu. Jeszcze chyba z kształtów predefiniowanych jest, mamy płaszczyznę po prostu. Więc to tyle, bo tak naprawdę tyle tylko było nam potrzebne. Materiały są tylko dwa. Jest Fong Material, który jak widzicie tutaj jest, wyświetla po prostu światło. Z jednej strony kulka jest ciemna, z drugiej jest jasna. Jest jeszcze Basic Material, który po prostu... który tego światła nie wyświetla, nie? No bo każda ściana jest po prostu teraz dla niego dokładnie tak samo oświetlona i więc nie widać tak naprawdę za bardzo, co to za kształt. Ale to też się przydaje, bo cała nasza gra na przykład używa tylko i wyłącznie tego materiału. Twiny. O, tu się zaczynają fajne rzeczy. Bo tak jak
pisząc grę już tak produkcyjnie, że tak powiem, po prostu importujemy sobie rzeczy, tak jak tutaj z serwusa, no to przy developmencie my po prostu trochę inaczej to robimy, mianowicie po prostu wszystko się builduje i wystawia plik, po to, żeby do testu widzieć, czy coś się nie popsuło i żeby od razu mieć wszystkie feature'y pod ręką. No więc może pokażę, na czym polegają twiny, tylko że żeby to zrobić, to ja muszę zobaczyć, gdzie te twiny są. O, tu są twiny, super. Ekstra. Czyli dwójka. Dobra. Pokażę wam teraz takie proste przykłady, na których testujemy po prostu. Testujemy ten cały silnik. Pierwszym takim najprostszym, a to może zacznę od drugiego, dobra. Drugim przykładem jest, to jest przykład, gdzie po 10 sekundach, nie mam pojęcia, czemu powinienem to zmienić, ale nieważne, włącza się twin, który kamerę z jednej pozycji przestawia do drugiej, zmienia się kolor cube'a, są kolorowe światła, a i jeszcze w każdej klatce tej animacji, ja tylko naciskam teraz strzałkę w bok, ale w każdej klatce nasza kamera wykonuje metodę look at na tego cube'a, nie? Banalne i działa. Tak, no więc to był ładny przykład twinu. Morfy. O, grał ktoś w ogóle w Lost in Time, naszą grę na JS13K? No ty to wiem, że grałeś, bo pisałeś. Dobra, to w tej grze mamy tak naprawdę tylko jedną animowaną rzecz, czyli czasem jak wdepniesz w jakiś fragment losowy terenu, to podrywa się stado ptaków do lotu. I animacja tych ptaków, jako że to miało wszystko się zmieścić w 13 kilobajtach, to nie była błaha rzecz, więc napisaliśmy po prostu komponent, który bierze jeden model 3D, drugi model 3D i po prostu go twinuje z jednego w drugi, prawda? Więc zrobiliśmy ptaka z takiej pozycji, ptaka w takiej, i on machał sobie skrzydłami w międzyczasie, nie? I wygląda to całkiem w porządku. O, to jest akurat gromada 5000 ptaków, bo sprawdzaliśmy, na ile silnik ma w ogóle sens. I tak, i każdy z nich jest instancją po prostu modelu, który ma dwie klatki i między tymi klatkami jest po prostu interpolacja robiona tutaj. Więc to jest taki fajny feature, który sobie tutaj wspieramy. Tekstury. Ostatecznie? To mogę sprawdzić. Tak, tak, tak. To był duży procent naszej gry. Tak naprawdę, to nie wiem, z 70% to był silnik, 19% to był ten model ptaka, a 1% to była logika gry, nie? No, może trochę ten, ale tak, było dosyć, ten model był dosyć duży. Już po konkursie, po JS13K, zaczęliśmy dodawać tekstury do silnika i tutaj pokażę wam taki fajny, o, super, nawet mam odpalone już. To jest taki mój ulubiony egzampl, na którym nic się nie dzieje, bo jest po prostu kulka, bo jeszcze jest wireframe'owy materiał, zapomniałem, no ale to głównie do debugu. Więc tak, wiemy, że widzimy sobie, że to jest funk material, czyli ten wrażliwy na światło, ale z teksturą, tak samo jak to jest wireframe, to jest basic, prawda, wszystko ten. Więc zwróćcie uwagę, a dobra, jeszcze nie zwracajcie, zaraz dopiero zwrócicie. Bo kolejną rzeczą, o której chciałem... no i gdzie mi to... Dobra, właśnie. To tekstury teksturami. Strasznie zamutany dzisiaj jestem, przepraszam. Dopiero jedno piwo wypiłem, dlatego. Ale oprócz tego zaimplementowaliśmy jeszcze normal mapy. Czyli normal mapa to jest taki bajer, przez który zwykły... Dobra, może po prostu pokażę na przykładzie, bo jakbym to opisywał, to nigdy nie zrozumiecie i jeszcze mnie wyśmiejecie do tego. Zwróćmy uwagę na tego cube'a, co tutaj się kręci, z teksturą. On ma teksturę kamieni, ale jednak wrażenie, jak się na niego patrzy, jest takie, że te kamienie są za szybą, nie? To nie jest, a to jest po prostu cube, więc takim rozwiązaniem, żeby te kamienie nabrały głębi, musielibyśmy w programie graficznym, na przykład w Blenderze, powyciągać je do przodu, prawda, albo pochować przestrzenie między nimi, to wtedy
światło inaczej by się załamywało na nich, no i efekt byłby trochę inny. Ale jednak zwiększając ilość poligonów, czyli po prostu elementów tutaj w vertikli i tak dalej w tym modelu, potrzebowalibyśmy więcej operacji po prostu, żeby liczyć w każdej klatce to, jak to ma wyglądać. I dlatego powstały normal mapy. Normal mapa do tego akurat, do tego egzempla wygląda tak. I to jest po prostu taki, bo tekstura wygląda tak, to teksturę już widzieliśmy nałożoną na cube'a i normal mapa wygląda w ten sposób i tutaj w każdym pikselu ona ma taki dziwny kolor, no bo piksele mają trzy wartości, prawda? RGB, jak zapisujemy piksel. Ale wektory też mają trzy, wektor w trójwymiarowej przestrzeni też ma trzy wartości, prawda? Więc trzy składowe, więc każdy piksel tutaj tej normal mapy ma zapisaną jako kolor wiadomość o tym, w którą stronę skierowany jest dany piksel. Czy to ma sens, co mówię? W ogóle jakikolwiek? Tak? Bo staram się to wytłumaczyć tak, jakbym to rozumiał, ale słabo mi to idzie. Więc w tym momencie nakładając taką normal mapę na takiego zwykłego cuba, światło, które się od ściany tego cuba odbija, nie odbija się w każdym miejscu tak samo, tylko w każdym pikselu odbija się inaczej, bo każdy piksel ma zapisaną wiadomość o tym, w którą stronę w stosunku do tego światła jest skierowany. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Jeszcze raz, jak za szkłem. A teraz... A teraz widzimy, że światło przy tym, jak cube się obraca, tutaj najlepiej to widać w tym momencie, nie? Kiedy jest jeszcze ciemno, ale już na niektórych częściach tych kamieni zaczyna pojawiać się światło. Tak? Słucham. No, dawaj, dawaj. Czy to jest taka prosta translacja, że składową czerwoną zamieniasz na składową X, składową zieloną? Tak, tylko że tam jest jeszcze trochę więcej matematyki w środku, bo jest jeszcze dużo więcej matematyki w środku, ale gdyby to był prosty plane, który się nie obraca i światło by było z przodu niego, to byłoby dokładnie tak, jak mówisz. A że tutaj jest jeszcze skala, pozycja, obrót i tak dalej, to jednak tej matematyki jest dużo więcej tutaj pod spodem. Tak, R to X, B to Y. Czyli gdyby zorientować, dobra, ostatnie pytanie, gdyby zorientować jakby stale wokół kostki układ współrzędnych, to tak byś zamieniał po prostu, tak? Tak, okay, tak. To już o to wszystko. Dokładnie dziękuję. Chodzi. Tak. Tylko, że tam jeszcze trzeba, tam jest jeszcze strasznie dużo matematyki, to mogę wytłumaczyć później, bo tam jeszcze się liczy tak zwane bitangensy i tak, no. A ty chcesz ty robić tę prezentację, czy co? Bo nie mam wklęsłych kamieni, tu akurat jest ok. Tak miało być. No ale o co ci chodzi? Jakie wklęsłe? Co ty w ogóle opowiadasz? Naprawdę widzicie, że one są wklęsłe? No. Ej, nie. Dobra, cicho. Bo mam tutaj jeszcze w przykładzie z Twinem, mam normal mapę i to już... Pamiętacie ten... A to może nie pamiętacie, to po prostu pokażę wam, że ten cube tutaj był po prostu cube, nie? I power, bo tam jak tekstura to przykrywa, no to można powiedzieć, że tekstura nas oszukuje. Ale zaraz damy normal mapę na zwykły cube bez tekstury. I to się będą działy dopiero rzeczy. Da? Masz rację, jest źle, bo tu są wypukłe te rzeczy, co miały być wklęsłe. Dobra, bo to jest stary, bo to nie jest z mastera build, miał działać po prostu. Dobra, no ale widzimy, to jest nadal zwykły cube, więc nadal dla shadera to jest 8 wierzchołków, dobrze policzyłem? Nieważne. 12 trójkątów i... No ale dzieją się rzeczy dużo ciekawsze, więc to jest taka podstawowa technika po prostu 3D do robienia fajnych rzeczy tanim kosztem, bo tak naprawdę tutaj jedyna rzecz, która oszukuje nas, to jest po prostu sposób padania światła. A nadal to światło pada na płaską powierzchnię, tylko że na każdy piksel tej powierzchni inaczej. Jak to zrobiłem, to byłem taki zajarany.
mega czad. Dobra, więc mamy tekstury, mamy mapy. No i gry, które powstały przy użyciu tego wspaniałego silnika, to na razie jest A Moment Lost in Time. I to chyba tyle, bo wydaje mi się, że moja gra w Ricka i Mortego to nie działa, szczerze mówiąc. Dobra, nieważne. Nie działa. Ale chyba mam... Dobra, nie będę ten pokazywał. I teraz tak. A nie, bo zapomniałem jeszcze o czymś, bo jeszcze wczoraj zaimplementowałem kolejną fajną rzecz. Czyli animacje szkieletowe, tylko że... Tylko że boję się, że... O! No i tu masz taki prosty modelik z Blendera, który ma po prostu zaimplementowaną animację. Wiecie, na czym polegają animacje szkieletowe? Pokażę wam. Widzę, że nikomu się nie spieszy, więc... O, a co tu się stało? To nie pokażę wam, bo nie wiem, gdzie mam plik Blendera do tego. W każdym razie kurczę, szkoda, bo to bardzo fajne było. No więc musicie mi uwierzyć, że to jest bardzo fajne, ale to jest chyba temat w ogóle na oddzielną całą prezentację, bo animacje szkieletowe polegają na tym, że tak jakby tworzy się, nie tylko jakby, tylko prawie, że dokładnie, tworzy się szkielet, kości, oddzielne kości, wiem, gdzie to mam, oddzielne kości wszystkich tworzy się kości modelu, tak jak tu widać w ogóle cokolwiek, tylko ja nie mam myszki, więc będę strasznie to będzie źle wyglądało, ale Jezus Maria, no tego się nie da obsługiwać bez myszki, niestety. Ale, o dobra, złapałem jakąś kość, to dobra, taką najmniej ciekawą, to złapię powiedzmy tę i w momencie, w którym ciągnę tę kość do góry, ona ciągnie wszystkie inne, widzimy to, nie? I teraz tu na dole, kurwa, dobra, i tu na dole mamy timeline, w którym ustawiamy sobie kluczowe klatki animacji i potem po prostu ta animacja wygląda akurat tak w tym wypadku, nie? No i dokładnie to widzimy też tu. To nie jest animacja zalotna, szczerze mówiąc, jest średnio na to, żeby pokazać, jakie super możliwości ma silnik, ale wczoraj pokazując Stachowi, jak pracuję nad tymi animacjami, starałem się zaimportować taki bardzo skomplikowany model takiego, nawet może wam go pokażę, takiego gościa, którego po prostu ściągnąłem, gdzieś nic nie widać, nie? Ale to jest właśnie screen, kurwa, jaka pikseloza. No nieważne, chciałem zaimplementować animację, jak ten gość tańczy breaka w moim silniku i ta animacja wyglądała tak. Więc jeszcze trochę pracy przede mną. To jest 130 klatek animacji, nie śmiejcie się. Ale rogi się nie ruszają, rogi są idealnie tam, gdzie powinny być. Tak. A jeszcze... A pierwsza wersja tej animacji tego ludzika tańczącego wyglądała tak. No dobra. Tak, no i teraz w sumie tak słowem podsumowania chciałem powiedzieć, że jak widzicie, nie dam sobie rady sam z tym, a jeśli ktokolwiek ma jakiekolwiek pojęcie o tym, jak się pisze gry, co jest? Internet się skończył. No poważnie? Naprawdę nie ma. No dobra. W każdym razie chciałem co chciałem pokazać, to to, że na GitHubie, tutaj jak się kliknie w issues, to mamy wypisane kolejne kroki, których, i feature'y, które chcielibyśmy zaimplementować i kilka z nich jest oznaczone jako good first bug. Więc nawet jeśli ktoś nie ma za bardzo doświadczenia, a chciałby
cegiełkę do mojego kolejnego błędu w życiu przyłożyć, to zapraszam. No i... tak. Dobrze, cztery błędy. Nie, cztery błędy to darmowe wejście na kolejny Game Dev JS. Ja... Okej, okay, dobrze. No dobra, no i to by było na tyle w sumie, tyle chciałem pokazać. Nie idźcie moją ścieżką, proszę was. Jak bardzo macie potrzebę do tego, żeby napisać swój silnik, to zróbcie mój lepszy. I tyle. Dobra, dzięki wielkie. Jakieś pytania są? Ktoś ma jakieś pytania? Tu już mamy pierwsze. Muszę szlugę zajarać. Ja mam takie pytanie, bo powiedziałeś, że nie piszcie silników, bo to już to, co miało być napisane, zostało napisane, no bo ktoś już się zmierzył z problemami. Tak, no dokładnie. I jaki problem rozwiązuje twój silnik lub co robi lepiej, czego nie rozwiązuje FreeJS? Taka autoreklama dla ciebie w sumie. Wiesz co, to nie chodzi o pytanie, nie wiem, czy słyszeli pytanie, bo ten mikrofon tak, tak, dobra. Ogólnie, tak jak powiedziałem, mój silnik się super, nasz, bo Stachu też tam ma dużo fajnych komitów, nasz silnik się fajnie treeshake'uje, czyli tylko i wyłącznie do builda wchodzi to, co ma wchodzić i pięknie się minifikuje. Tak jak widzieliśmy, znaczy nie widzieliśmy, ale jak zobaczymy pewnie, Stachu pokaże grę, którą zrobiliśmy, która jest 1700 leveli, muzyka, dźwięk, animowane modele i tak dalej i gra zajmuje 12 kilobajtów. Więc da, jest pełnym 3D, da się, ale to nie chodzi o to, jaki problem rozwiązuje, tylko jakie powoduje. Nie, nie, no to w sumie to było to, co nam przyświecało w trakcie pisania tego, a czy nam się udało zrobić coś rozsądnego? Szczerze mówiąc, jak będę pewnie pisał kolejną grę, to nie wiem, czy, znaczy nie, no okej. Okay. Czy jest use case tego silnika inny niż JS13K Games? Tak, bo nie ma innego silnika 3D WebGL-owego, który znałbym tak dobrze. Bo tu, nie, no wydaje mi się, że tak, no jest, bardzo, jest dosyć elastycznie. Nie masz tak naprawdę dzięki tej architekturze komponentów, tego, że jest po prostu entity, do którego dołączysz jakieś komponenty, te komponenty możesz sobie sam pisać, bez problemu i rozszerzać ten silnik zupełnie nie używając tego, co napisaliśmy my. Chcesz napisać swój własny lepszy shader? Spoko, nasze ci nie wejdą do builda, nie? Nie. Przepraszam, bardzo jest... ja bym chciał jeszcze coś dodać. Use case używania tego silnika 3D do robienia gier na JS13K Games jest świetnym case'em. Jest świetnym case'em, ale no tylko raz w roku, tak? Gdybyś zrobił JS13K Games raz w miesiącu, to... No ale potem będzie Game Dev JS jeszcze... gdzie, w sensie Game Dev JS Jam, taki jak był w maju, gdzie trzeba będzie napisać fajną grę. Wiadomo, że 3D wygrywa konkursy, nie? Andrzejowe, więc pisze się 3D. No, i, no i tutaj w tym momencie masz cały eksporter wszystkich fajnych modeli, całego game loopa zrobionego, fajnie zrobionego. A czy mam to we FreeJS? Jeszcze raz? Czy mam to we FreeJS? Czy co masz? Czy to, co czy to masz w FreeJS? Tak. Nie, bo FreeJS jest tylko rendererem, to nie jest silnik gier. I ma 400 kilobajtów, więc zrobisz nim wszystko, ale jak coś jest do wszystkiego, to wiemy, że jest do niczego. No. Nie, okay. 3JS jest bardzo fajnym, fajną biblioteką do renderowania grafiki. Nie, ja uważam, że się nie nadaje do gier. Okay. Tyle. Jakby się nadawał, to nie pisałbym swojej. Jeszcze ktoś chce o coś spytać? Naprawdę, strasznie chciałem mi zajarać. Dobra, mów. Chciałem zapytać o animację szkieletową. Czy to jest, realizujesz to w ten sposób, że powiedzmy udo tego robota jest jakby pierwszym elementem łańcucha? Mogę ci to pokazać. I pod, znaczy, o ile wytrzyma matematykę, czy po prostu przez tak zwane view matrix wyliczasz... Chodzi o to, że każdy wierzchołek ma, ma kości, które go kontrolują. Każdy wierzchołek tego modelu 3D ma w jakiś sposób jakieś kości na niego oddziałują. To opisuje taka fajna tabelka wag. Czyli możesz na przykład wiedzieć, że jeśli masz wierzchołek w kolanie, to kość piszczelowa i kość udowa, jak się ruszają, to mniej więcej w tym samym stopniu na niego oddziałują, prawda? I potem obracasz tylko i wyłącznie kości. Animacja polega na tym, że jest zbiorem transformacji dla każdej kości w danej klatce.
i po prostu, a że mamy już połączenie wszystkich wierzchołków do wszystkich kości, albo prawie wszystkich, jak widać tutaj, to, bo tutaj właśnie nie wszystkie wierzchołki się podłączyły do odpowiednich kości, no to po prostu animując kość, ona pociąga za sobą wierzchołki, które ma do siebie przypisane. I to jest wszystko. To powiem tak, animacja szkieletowa w tym silniku działa zajebiście. To, co się wykrzacza, to jest importer modeli z Blendera. Bo to jest model zaimportowany z Blendera. Satysfakcjonująca odpowiedź? Tak. Cieszę się. Ale chciałem jeszcze zadać, ponieważ chciałem dotrzymać tradycji zadawania głupich pytań na twoich prezentacjach. Nie wiem, czy pamiętasz... Dlaczego nie mam muszki? Nie wiem, czy pamiętasz pierwszy Game Dev JS Warsaw, ale chciałem teraz zapytać, dlaczego tytuł twojej prezentacji brzmi Wybierz ubrania Gloria? tak. Gloria, tak, Gloria to jest moja firma odzieżowa, zapraszam. Cieszę się, że ktoś spytał. Kurczę, nie działa internet. Gloria.pl, no dobra. A i przez 2% baterii nie działa mi internet? Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Pokazałeś tam w pewnym momencie nałożenie tej normal mapy i to faktycznie fajnie wyglądało, nawet jeśli wyglądało odwrotnie niż chciałeś, ale i wiem, że są możliwości dołożenia bump mapy. Jak to się ma w porównaniu, znaczy chodzi mi o efekt optyczny, ciekawiej czy mniej ciekawie w stosunku do tej normal mapy? I jeszcze od razu spytam, czy możliwa jest aplikacja czegoś takiego jak displacement map, że tą geometrię karta graficzna sobie wyliczy na podstawie danych z bitmapy. Tak, więc powiem od razu, że ja w 3D jestem bardzo głupi i wiem w 3D tyle, ile zaimplementowałem, bo mniej więcej uczę się całego programowania ogólnie 3D, uczyłem się razem z pisaniem tego silnika, wiele rzeczy zostało potem przeorane i tak dalej. Gdyby był internet, to bym ci pokazał kilka fajnych przykładów na ten temat. Na pewno tak, i depth mapy jeszcze mam w planie do zaimplementowania. No takie, kurczę, może ci pokażę po prostu, jak będzie internet, jak podładuję komputer, bo jest... I zareklamuję sklep. Tak, ale tak, to jest po prostu magia. Ogólnie to tak naprawdę, nie pokazałem wam tego, ale shadery, które tutaj są, nie miałem pojęcia, jak ten shader, kurczę, 1%, damy radę, jak ten shader powinien wyglądać w takiej dużej aplikacji, więc po prostu nasze shadery to jest tak, są tak zwane Uber shadery, czyli po... Oj chuj, padła bateria. Więc po prostu cała logika jest, wszystkiego jest w jednym shaderze, tylko one się w runtime po prostu wyrzucają niektóre elementy przez po prostu takie instrukcje dla preprocesora tam if defined. I staraliśmy się w ogóle w tym silniku większość rzeczy przerzucić do shadera, takich, które... O, to też jest dobre, bo 3JS na przykład, takie normal mapy, czy jakieś tangensy i bitangenty, to sobie liczy w JavaScriptie. A JavaScript jest beznadziejny do takich rzeczy, jeśli masz obiekt, który ma 20 tysięcy wierzchołków. U nas to wszystko się dzieje w shaderze, więc jest dużo, dużo szybciej, dużo mniej kodu po stronie JavaScriptu i, no i tak naprawdę ten GSLS to jest, tak, to jest bliżej normalnego języka prawdziwego, używalnego niż JavaScript. Więc też nie trzeba tam za dużo hakować, żeby on sam liczył rzeczy, które ma liczyć. Polecam, bo jest naprawdę fajne. W ogóle mogę, żebyśmy się, kurczę, spotkali, jeśli Andrzejowi będzie się chciało w jakiś weekend i zrobili warsztaty z WebGL-a. Bo ja mu już tak proponuję od 3 lat, on powiedział, nikt nie przyjdzie. Spoko, możemy zrobić. Spoko. No. Jeszcze jakieś pytania? Dobra, okay, dziękuję. Dzięki. Dziękuję bardzo.